Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, głównym komentarzem pod ostatnim odcinkiem było to, że jest to ostatni punkt, żeby pochylić się nad zadaniami pobocznymi. Jeśli teraz pociśniemy bardziej do przodu z fabułą główną, to z tego co mówicie, część z tych zadań pobocznych po prostu raz na zawsze mi zniknie, zostanie anulowana i nie będę mógł ich już więcej w grze skończyć, a część z nich ma istotny wpływ na wydarzenia w fabule głównej, dlatego faktycznie moim zdaniem również warto się nad nimi pochylić. Nie wiem, które z tych zadań są ważniejsze, które mniej, dlatego polecimy po prostu od góry. Szczególnie, że na samej górze mam zadanie w Wilczej Skórze, którym zajmiemy się dzisiaj, które wydaje mi się bardzo interesujące. To jest, pamiętacie, ogród, w którym znaleźliśmy tchórza, umierającego, konającego tchórza, właściwie jego truchło już, które Jen w ciekawy sposób potraktowała. I tak jak pewnie pamiętacie, w tym ogrodzie żeruje pewna bestia, wilkołak, który jest ofiarą klątwy i no, jestem bardzo ciekaw, jak potoczy się to zadanie. Teleportowałem się tutaj wcześniej. I jak się tu wchodziło? Chyba tędy po prostu, nie? Ups. Te wysokości ostatnio troszeczkę zaczynają mnie dopadać w końcu. Jestem troszkę chyba zbyt porywczy. Dobra. To jest teoretycznie obszar, bardzo duży obszar, który mam przeszukać chyba naszymi zmysłami wiedźmińskimi albo czymś takim, ale GPS na start kieruje mnie do tej chaty. Dobra, jest para drzwi. Tu potrzeba klucza. Tu też potrzeba klucza. W tym worku klucza nie ma. W tym worku klucza nie ma. Nasze zmysły zdają się nie widzieć w tej okolicy nic więcej. Znaczy ja widzę, że jest krew, prawda, wszędzie i tak dalej, ale to nie jest ani objęte interakcją, ani niczym innym. O, dobra, tu jest jakaś półka, może tu da się wskoczyć. Nie. Pewnie tędy, beczkami. Niestety też nie. Może tędy. Chyba też nie. O, da się. Wow! Złapał się garnka w ogóle. I tędy pewnie od razu. Nie. Kurde, Geralt, tak blisko! Dobra, ale już widzę, że to nie to, bo jak się zaczyna takie dziwne kombinowanie gdzieś tam po jakiś w połowie dostępnych półkach, to znaczy, że po prostu level design jest dziwny, a nie, że gra tego od nas wymaga. Gra nigdy nie wymaga od nas tak dziwnych rzeczy, a przynajmniej do tej pory nie wymagała. Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś z lewej strony były ślady bestii, którymi pewnie można będzie podążać. O, dokładnie. One nas wcześniej już kierowały tędy, tą bramą. Tylko że wcześniej je chyba właśnie zignorowaliśmy, bo od razu wbiegliśmy do studni, gdzie znaleźliśmy tchórza. Nie wykluczam, że znowu w studni będziemy musieli się pojawić, a na razie pójdziemy po prostu ze śladami. Gdzieś brama była po lewej, warto zapamiętać. No, jest jaskinia. Jest jaskinia, a w jaskini... Klucz! Gdzie klucz, Remont? Gdzie klucz? Jest i bestia, jest jakiś szkielet, jego przyjaciel. Kapitularzu, skrzyni! A klucz, klucz gdzie? Myślisz, Remont? Złodzieju, draniu, kurjarza! Nic nie wart jesteś! No jest martwy, stary, niespecjalnie jest faktycznie cokolwiek wart. I bez siebie, baranie, turniu cholerny, pusty ubie! Wow, szybko mnie dojrzał. Bardzo szybko się porusza. Jesteś, chodź tu. Kurde, ma zasięg duży tych szpon, będzie trzeba uważać mocno. Czemu się zaświecił na czerwono? Chyba coś zrobił. Kończ go. Aj, kurde, dorwał cię. Teraz. Dobra, dorwany. Regeneruje się bardzo szybko. W sensie bardzo szybko, jak na jakiekolwiek stworzenie, które do tej pory spotkaliśmy. O, teraz porozmawiasz, super. Klątwa! Muszę gryźć, drapać, szarpać, aż padnę.
Masz chwilę, nim się wykrwawię i wrócę. Słuchaj uważnie. Zdejmij klątwę! Uwolnij! Wreszcie! Dam nagrodę! Nagrodę powiadasz. Mówiłeś coś o nagrodzie. Wspomniałeś coś o nagrodzie. Łupiłem, na rajdy pływałem, co zrabowałem, przepiłem, poza jednym. Prawdziwy skarb schowałem i oddać mogę tylko od siaru. No spoko, podoba mi się ta opcja, to naprawdę zapowiada się jak fajny quest. Dobijać na pewno ci nie będziemy. Bycie wilkołakiem ci się nie podoba? No stary, widzisz, że on cierpi. Czyli bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że nie mogę wyjść z ogrodu, tylko głód. Co przełchnę, w pył się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę i kurwa żyję. Jakoś tak się poetycko zrobiło w ostatnich odcinkach, zauważyliście? Każdy kęs pali w gardle, jak wrząca smoła. Wieczne łaknienie, klasyka wśród klątw. To by też tłumaczyło te wszystkie nietknięte ciała. Pomóż! Wrócę i zagryzę! Rozszarpię! No nie sądzę. Ale spoko, zobaczę co da się zrobić. Jestem jak najbardziej za tym, żeby cię uratować. Zobacz i zrób! Dobrze radzę! Możemy go nakarmić z tego co widzę, ale no tak jak on mówił, dla niego jedzenie ani nie jest przyjemnością, bo go pali i cierpi przez to, a dwa, nawet jeśli już coś zje, no to się wszystko obraca w pył w jego żołądku, więc na razie uznam to za niepotrzebne. Na razie. Dobra. Jesteśmy więc w jaskini. Mutagen z ślina. Mięso wilkołaka, oznaczone jako przedmiot fabularny. Bardzo ciekawe. Gdzie jest ta jego kukła? Tutaj. Skoczysz na górę? Skoczysz. Idealny przyjaciel. Cierpliwie słucha, nie mądrzy się. Nic więcej, ale jest tu księga. Księga zatytułowana Polimorfia. Przeczytajmy ją sobie, bo bardzo możliwe, że jej treść pozwoli nam odczarować naszego nowego przyjaciela. Polimorfia, przedmiot można przeczytać. Polimorfia, niezwykła sztuka przybierania form zwierzęcych, dostępna jest wyłącznie jednostkom wybitnym, które prócz lat poświęconych praktyce magicznej urodzić się mogły z odpowiednimi predyspozycjami, czy też, jak wolą niektórzy, swoistym talentem do podporządkowania materii własnego ciała absolutnej woli umysłu. Wiadomo jest, że owe naturalne uwarunkowanie posiadają smoki, które bez żadnych dodatkowych studiów w sposób intuicyjny potrafią przybrać formę ludzką bądź gadzią. Co zaś tyczy się innych ras, znane są przypadki wampirów wyższych, np. Brooks, które również posiadają zdolność, ze względu jednak ten brak badań na ten temat, nie wiadomo na jakiej zasadzie dochodzi u nich do przemian polimorficznych. Boże, moje gardło, jest bardzo wcześnie rano, jestem jeszcze przed pracą, więc darujcie. Długoletnie studia na temat polimorfii wśród rasy ludzkiej zaowocowały dziś kompletem metod i przepisów służących zarówno diagnostyce predyspozycji, jak i późniejszym praktykom mającym na celu ich rozwinięcie, uregulowanie, w końcu dojście do masterii. Boże, jakie piękne słowo. Maestria, przepraszam, maestria, jeszcze piękniejsze. Najbardziej znaną mistrzynią magii, która panowała sztuką polimorfii jest Filipa, być może ona będzie moim kontaktem w tej misji. Byłoby ciekawie. Dobra. Zejdźmy z powrotem na dół. I rozejrzyjmy się. O, tu coś mamy. Co to jest? Wygląda jak skalna wagina. No. Od dołu idzie przeciąg. Coś tam jest. Się skinie?
Okej, da się to otworzyć? Mam art, rzućmy. Nie, nic się nie stało. Ani na raz to nie padnie, ani na 100 razy. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Być może chodzi o tą jaskinię. No, dobrze mówię, tą studnię właściwie, w której zamknięty był tchórz, do której spadł tchórz. Zaraz próbuję się tam udać, tylko ja sobie pozwolę w tym momencie przemedytować, sobie zregenerować jaskółeczki i życie. Godzina 4 w nocy. Tu jest ta brama, którą widzieliśmy z góry. Spróbuję tu wskoczyć i zobaczymy, czy jestem w stanie ją otworzyć. Nie, potrzebuję klucza. Bardzo mizerna jest ta brama i podejrzewam, że w realiach jakiś rozwinięty art mógłby mi z tym pomóc. Dobra, wiecie co, zanim się zaczniemy bawić tymi śluzami, bo widzę, że jest jeszcze jedna po lewej i druga po prawej, takie, które widzieliśmy wcześniej, to najpierw zbadamy tą pośrodku, tą, za którą już byliśmy. Może tu się znajdzie również coś ciekawego. Kurde, naprawdę bardzo fajne zadanie. Na razie mi się mega podoba. Jak nie mogę. Halo? A, muszę tędy, oczywiście. Gdzie biała farba, jak w Uncharted? Nie widzę tej studni, ale jest jakaś chatka, której sobie nie przypominam, więc zbadajmy ją. Coś się tu świeciło? Nie, wydawało mi się. Ale tu się świecą drzwi. Podrapane. Na pewno przez bestie. To Morkwarg wyważył te drzwi. Pewnie coś wyczuł po drugiej stronie. Symbol Frey. Są ciała. Ani śladu żerowania. Morkwarg najwyraźniej nie zjada swoich ofiar. Dziwne. I czy to jest jego noga? Wygląda jak jego noga. Odrosła. Zawsze odrasta. Winszuję zdrowie. Nie chcę, żeby usłyszeć tej historii. Zdecydowanie chcę. A być może rzuci jakieś nowe światło na tą klątwę. Niech będzie moja strata. Mów. Przyszli wojownie. Wiedzieli, że nie zabiją. To złapali. Przekuli łańcuchem. Zamknęli tu. Wiesz, co zrobiłem? Odgryzłem sobie nogę. I się uwolniłem. Każdym kasem ryłem z bólu, rygałem krwią. Kto by pomyślał, że odgryzanie własnych kończyn może boleć? Jakby ci cięty dowcip, co? To było coś więcej. Jak gryzłem to, jakbym połykał rozrażone węgle. Jakbym się rozpadał od środka. Ale zrobiłem to, zrobiłem. A potem rozszerpałem ich na strzępy bohaterów pierdolonych. No właśnie, jakiś morał z tej historii wyciągniemy, czy to takie przechwałki? Ta historia ma jakiś morał. Czy chciałeś się po prostu pochwalić? Morał jest taki. Szanuj wilkołaki. Nie zabijesz. Nie powstrzymasz. Nie skrępujesz. Odczaruj mnie, bo zawsze wrócę, dopadnę, jak teraz. Co, znowu się będziemy bić? Nie, ucieka nam kolega. No dobra, nie ma sensu cię gonić, my tutaj prowadzimy sobie swoje śledztwo, nie potrzebna jest nam twoja śmierć. W tym miejscu już chyba wszystko. Rozejrzymy się w tej strefie, w tej części.
I co, uciekasz znowu? O, tu jest ta studnia, o której mówiłem. Dobra, uciek. A zwróćcie uwagę, że teraz się nie regeneruje. Trochę dziwne. Leży. Co możemy z nim teraz zrobić? Czy coś się nowego odblokowało? Znów się spotykamy. Zakończyć! Odczaruję! No jest to karmienie, ale na ten temat nie wiem jeszcze nic, więc... Mam wrażenie, że to będzie istotne, jak gdyby w odczarowaniu naszego nowego przyjaciela. Ale jeszcze nie wiem... jak to wykorzystać. Dobra, jest ta studnia. Wejdźmy do środka i zobaczmy, czy tutaj może coś ciekawego się znajdzie. Uff, już miałem śmierć w oczach. Szczególnie po tym wszystkim, co się działo ostatnio. Halo, jest tu coś? Dobra, oj, dobra, jest przejście. Coś czuję, że sobie muszę kotka rzucić. Dobra. Przypadkiem jaskółkę zużyłem. Tu jest coś ciekawego. Długo czekała na śmierć. I tu jest coś ciekawego. Halo? Nawet nie mogę tego zbadać. Nawet nie wiem, jak zacząć. Dobra. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Swoją drogą, bardzo dziwne są te zwłoki na ziemi. Geralt, no błagam cię, kooperuj troszeczkę. Te zwłoki są trochę takie, jakby, nie wiem, jakby to właśnie Morgwarg się odradzał. Gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy? Aha, dobra, wiem. Tu jest ten ołtarz na górze. Czyli nie, my wracamy. My musimy się dostać z powrotem. Czyli dobra, w jaskini nie ma nic ciekawego. Spróbujemy teraz zbadać tamte pozostałe śluzy. Wyjdziemy stąd teraz? Nie, nie wyjdziemy. Oczywiście, że nie. Brawo. Dobra, podgonimy. Myślisz, że te zwłoki to jest regenerujący się Morgwarg? Bo one tak się ciemnie świecą. No, hop siup, do góry. I... tędy? No już nie przesadzę, nie było wysoko. I... tędy. Nie chcę już kota, naprawdę, zabierzcie mi to. Aż sobie chyba po prostu zmedytuję godzinkę, żeby dało mi ten spokój w końcu. Dziękuję. Co to się robiło z tymi dźwigniami? Już teraz nie pamiętam. Śluza podniesiona, ale nic się nie dzieje. Śluza zamknięta. Aha, to jest do podnoszenia opuszczania, a to jest mechanizm, który chyba wybiera śluzę. Nie, otworzyła się prawa. Dobra, zbadajmy w takim razie prawą. Ona chyba była domyślnie otwarta, tylko my ją wtedy olaliśmy. Gdzie nas to zaprowadzi, ja się pytam. O, super, chyba dotarliśmy właśnie do tego czegoś. Co było pod grotą Morgwarga. Pewnie teraz znowu będę musiał zrzucić kota, co? Nie, na razie jest całkiem jasno, przynajmniej wystarczająco dla mnie.
jest skrzynia, jakieś zwłoki, wyraźnie fabularne. Jest klucz, zaświecił mi się klucz, zaświecił mi się klucz. Proszę państwa, zaświecił mi się klucz. No, genialnie. Kości spadły przez szczelinę ładnych parę lat temu. Tu coś się zaświeciło na czerwono. Aha, okej, okay. Czyli to jest po prostu... Czuć ruch powietrza. Tam wyżej jest jakaś inna jaskinia albo wyjście. Okej, okay, to był dialog na wypadek, gdyby Geralt nie ogarnął. Tu jest coś jeszcze chyba. Nie, są korzenie. Nie ma przejścia dalej. Pod wodą nie widzę raczej nic szczególnego, ale mamy klucz. Ale mamy, proszę państwa, klucz. Jeszcze coś znowu czerwonego. Przy zwłokach. Jakieś inne zwłoki. Dobra, to po prostu chyba zbugowany element, który powinien się przestać świecić w momencie poruszenia tej kwestii dialogowej, ale nie przestał. No i ciekawa rzecz. Dostaliśmy... Ha... Gdzie jest ten schemat? On nam się pewnie gdzieś indziej przypisał. Nie zwróciłem uwagi, co to jest, ale być może to jest coś, co czaruje naszego przyjaciela. Kapitularz, jak zakładam, jest tą pierwszą lokacją, którą zbadaliśmy. Tą, do której kierował nas wiedźmiński GPS. Więc będziemy się musieli udać... Aha, tak jest, stąd wyjdę. Tu są schodki. Będziemy się musieli udać tędy. I tu zaraz na prawo. Wskoczymy sobie, mam nadzieję, murkiem, albo nawet o czymś takim upadniętym. No, tu dam radę. Zobaczmy, jestem mega ciekaw, co się stanie. Są drzwi po prawej, drzwi po lewej. Jako prawy człowiek wejdę najpierw do tych. Jest skrzynia. W niej Radowid, pierwsze kroki. Kamień runiczny. Wyśmienity kartacz. Nic szczególnie interesującego. Wskoczę jeszcze na wyro i spróbuję podnieść to coś. Schemat na długi pazur. Klapy dla konia. Żywiołak ognia. No fajnie. Sprawdzamy teraz drugie drzwi. Co kryje się za nimi? Miecz na czarownicę. Dziwne, że nie młot. Mogę to przeczytać? Nie. To wygląda jak jakiś dziennik, ale... Aż się prosi, kurde, o przeczytanie, a nie można. Tu coś ciekawego widnieje. To jest... Okej. No i skrzynia. Dziennik Morgwarga, proszę państwa, dziennik Morgwarga. Ekwipunek. W księgach pewnie. Mam 3 miecze na czarownicę, więc po prostu dwóch się pozbędę. Mam też... Kurde, muszę zrobić porządki w tych księgach. Jedną wyrzuć. I... Nie, to też nie to? Gdzie jest dziennik? Może w zdaniach fabularnych? Sorry, pogubiłem się. I nie wiem czemu za każdym razem to przypięcie schematu mi się pokazuje samouczek. Tu go nie ma. Tu jest, dobra, w zadaniach fabularnych. Można przeczytać. Tiostar mądry dowiódł, że nie zasługuje na swój przydomek. Zapłacił, żebyśmy nie najeżdżali jego wsi i zadowolony z siebie odwołał strażę. Łatwiejsze roboty nie pamiętam. Mężczyzn zarżnęliśmy jak świnie, a kobiety rżnęliśmy do świtu. Upół wiele z tego nie było, ale zabawa przednia. No faktycznie, on mówił, że kiedyś w rabierze się bawił. Dzień 26. Jak mieliśmy odbijać Ranveig, słychać było huczenie sowy. Zły omen, więc kazałem wracać do brzegu. Boże, jak ja dzisiaj strasznie czytam.
Pukę śmiał się, że niby jestem taki odważny, a bogów się boję. Wyrzuciłem go za burtę z nożem między żebrami, ale widzę, że i tak straciłem chłopaków poważanie. Trzeba będzie im pokazać, kto ma największe jaja na Langskipie, bo jeszcze przyjdzie im co głupiego do głowy. Dzień 33. Wizyta na udana. Kapłanki martwe, pomnik przewalony, święte księgi w ognisku, beczki z miodem otwarte. Srebra podzieliliśmy, ja wziąłem wota. Cokolwiek to jest. Lichtarze, bla bla bla. Zrezygnowałem ze swojej działki, bo... oni zrezygnowali ze swojej działki, bo boją się gniewu Freji. No i dobrze, więcej dla nas. Jutro płyniemy na... Okej, czyli ogólnie po prostu rozgniewał Freję i z tego to wynika, co się dzieje. Co mogę teraz zrobić? Co mi sugeruje mapa? Czy nadal pokazuje po prostu ten obszar? Ja udałbym się do naszego przyjaciela tutaj, który wie nieco więcej o tej klątwie. Ale my chyba z nim jeszcze nie rozmawialiśmy. Mówię przyjaciela, ale to chyba nie jest koleś, którego my znamy. Dobra. Robimy stąd wypad. Trzeba się dowiedzieć finalnie, jak możemy mu pomóc. Jak się wchodziło na te mury? Muszę sobie przypomnieć. Aha, tędy. Okej, wszystko jasne. Niepotrzebnie spadałem. Tędy. I tu się dostaniemy do wyjścia. I do drogowskazu. Halo, drogowskazu, tutaj. Fajne jest to, że każdy jest inny. Bardzo mi się to podoba, naprawdę. Tutaj poprosimy. Przy okazji są tam trzy kolejne zadania poboczne, którymi podejrzewam zajmiemy się w którymś z kolejnych odcinków. O, bocie. Loaduj się, gro, loaduj. Do pracy muszę iść, a tu loadingi jakieś. Wilki jakieś! Idziemy. Przyjmiemy od razu te zadania, wiecie, po drodze, jak już tu jesteśmy. Wyście wiedźmin. Tak. Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. A mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi. A na moje wyszło. Dobra, z czym tam problem? Opowiadaj. A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach. Ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się, kapłanek Frey, ale jak? Skoro do świątyni przejechać się nie da. I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale sferę się uparł, drużynę zwołał i... Czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? No proste, że pomożemy. Porozmawiajmy o nagrodzie. Targować się chcecie? Jak to liczycie? Od wysokości w kłębie, czy...? Zależy od gatunku. Za utopca mniej, za kuroliszka więcej. Ha, ale przecie nie wiadomo, co tu się u nas przy trakcie zalęgło. Ubijcie to, wtedy porozmawiamy. No dobra, ja jestem w stanie się zgodzić. Ale Geralt nie, sorry. Nieprzewidziane ryzyko. No to ile? To się targujemy. Geralt też głupi, bo się targuje, a nie wie. Proponuję zacząć od 580. Tyle to chyba za złotego smoka byście sobie mogli zaśpiewać. Nie ma mowy. Masz rację, to chora cena. Chcemy 540, bo już trochę zaczynam schodzić za bardzo. Umiecie się targować, nie powiem. Jeszcze trochę spuścicie i się dogadamy. No to i tak są faktycznie duże kwoty. 530.
A niech wam będzie. W końcu to wy karku nadstawiacie. Zajmę się tym. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą. Czyhacie. Dobra, to się później o nich dowiemy. Tylko słuchajcie, zmiana planu. Powiedziałem, że będziemy przyjmować zadania po drodze, skoro jesteśmy już na miejscu, ale mam wrażenie, że jeśli będę na przykład zaczynał odcinek od po prostu rozpoczęcia takiej historii, no to będzie dużo, dużo ciekawiej. Nie szanujesz. W sensie będziecie mieli pełny pełny wgląd do zadania, nawet jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków. A wiadomo, że jak jest ich tam 70 kilka, to każdemu się może zdarzyć. Witam pana. Kurde, baranie, jeszcze coś upuścisz, to cię pod kilem przeciągnę. Możemy porozmawiać? Nie widzisz, że łódź szykuje? Będziemy polować na nilfgaardzkie psy. A ja na grubszą zwierzynę, Morkwarga. A, to takie buty. No, pytaj w imię Freji. Słyszałem, że jako jedyny przeżyłeś atak Morkwarga i jego kompanii. Tak, udało mi się uciec. Widać, wielka matka nade mną czuwała. Ale nad kapłankami już nie. Ano nie. Morkwarg kazał je spętać, a potem podrzynał im gardła jak koniom na ofiarę. I śmiał się. Śmiał się, rozumiesz? Tak trochę... Ale arcykapłanka Ulwę... Zaraz kończę. ...chem jeszcze go przeklęła. Skoro jak bestia jesteś... Będziesz nią na wieki. Święta kobieta. No i co się z nim wtedy stało? I co się wtedy stało? No zmienił się w bestię, oczywiste, tak? Ciężko uwierzyć, ale wraz porósł futrem. Twarz mu się wyciągnęła w pysk, jak u wilka czy u psa. Zawył, rzucił się na swoich ludzi. Próbowali uciekać, ale on szybki był, jak piorun. A jak którego zabił i w zęby chwycił, ten zaraz w popiół się rozsypał. O tak. Niedobrze. Klątwa musi być złożona, wielopoziomowa. Taka jest moc Wielkiej Matki. Dobra, a czemu nie pomogłeś kapłankom i dlaczego kłamiesz, jest na żółto? To jest ciekawe. A co ja mogłem zrobić? Sam jeden przeciw całej drużynie zbójów, co? No i czego się tak gapisz? Dziwię się. Zwykle macie obsesję na punkcie honoru, odwagi i tak dalej. A ty tak po prostu zwiałeś? Nie jestem z tego dumny. Od tego dnia szukam godnej śmierci na morzu. Ale bogini nie chce mnie do siebie wezwać. Jeszcze. Dobra, Geralt chce mu zarzucić kłamstwo. Ja przyznam szczerze, chyba coś przegapiłem, bo nie wiem, co to miałoby być, ale zobaczymy. Co? Klnę się na Wielką Matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morkwarga. O, kurde! No dobry proszę, Geralt, ja nie zwróciłem na to uwagi. Jesteś przenikliwy, ale jednego nie przewidziałeś. Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. No, spoko. Znaczy, zaproponuję, że nie musimy walczyć, bo nie musimy. Jak gdyby mam swój bardzo konkretny cel, chcę uwolnić bestię z klątwy, mimo że był potworem i tak dalej. Wydaje mi... Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale tutaj nie ma stuprocentowo dobrych rozwiązań w tej grze, więc pogódźmy się z tym już raz na zawsze. Po prostu wydaje mi się ciekawsze, o. Na pewno wydaje mi się ciekawsze. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem. Nie przeszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. To czego wypytujesz o przeszłość? No bo chcę odczarować bestię! Co stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdejmę klątwy z Morkwarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po rak na rok! Jeden dzień dłużej. No, tylko że mnie twoje zdanie nie obchodzi. Może cię to zdziwi, ale zdanie kłamcy i mordercy mnie nie interesuje. Przy Morkwargu to ja jestem kurwa święty. Dobra, pomóż i idę sobie. Byłem na wielu rajdach. Zabijałem kobiety, dzieci, co tam się pod topór nawinęło. Ale kapłanki? Tego było już za dużo, nawet dla mnie. Jak
Jak już było po wszystkim, a Morgwark i reszta sobie popili, wyciągnąłem to. Naszyjnik z wilczym kłem, pokrytym lunami. Dostałem go od ojca. Godny mojej osady. Mówił, że jeśli kogoś zranię tym zębem, skażę go na los gorszy niż śmierć. No i się sprawdził. A tyś wspomniał może, jak to odkręcić? Trzeba oddać kieł przeklętemu, ale nie dostaniesz go. Niech sukin syn cierpi. No, to jest trudna decyzja, czy chcę to zrobić siłą? Na razie nie, na razie byliśmy w stanie się z nim dogadać, spróbujmy. Kapłankom naprawdę zależy na tym, żeby odzyskać swój ogród. A ty chyba jesteś im coś winny, prawda? Mamy go. Trzymaj, ale w zamian chcę jednego. Nikomu nie powiem o twojej przeszłości. Słowo. Nie o to chodzi. Jak wygadasz, znajdę cię i zabiję. No, nie sądzę. Jak Morgwark znów będzie człowiekiem, nie daj mu odejść. Pod żadnym pozorem. No i co mam wtedy zrobić? Co innego mam z tym człowiekiem zrobić? Chcę go odczarować, bo to ciekawe doświadczenie, ale faktycznie nie chciałbym. Znaczy, ja myślę, że to już kara będzie wystarczająca dla niego, że koleś nigdy w życiu się nie podejmie czegoś tak złego, czegoś tak paskudnego. Czekajcie, chcę płotkę. Fiu, fiu. Płocia. Chodź. Jedź, płotka. Jedziemy. To nie jest tak daleko, żeby się teleportować. Te lodniki mi wkurzają, już sobie wolę popatatajać. Zaktualizowało mi się zadanie, które właśnie podniosłem z tą bestią. Chyba przypadkiem wybrałem się w odpowiednie regiony, ale oczywiście teraz nie będziemy się tym jeszcze interesować. Tym zainteresujemy się dopiero niedługo. No już. O kurde, naprawdę. To jest główny wjazd? Tak, to jest główny wjazd. Okej, płotka, ty zostajesz, ja zsiadam. Ja wbijam. I idę odnaleźć Morgwarga. Gdzie go znajdę? W jego leżu chyba, nie? Myślicie, że będę musiał z nim po raz kolejny walczyć, czy wszystko potoczy się jakoś tak normalnie, dzięki... Nie wiem, dzięki jego rozumowi, który jest w tym ciele bestii mimo wszystko. No, GPS mnie wyraźnie kieruje do jaskini i widzę, że jest i bestyjka. Chyba muszę go najpierw faktycznie troszkę obłupać. No dawaj. Muszę sobie wypić kotka. Dziwnie się skrada. Tak nieprzewidywalnie faktycznie. Dobra, mam. To do końca. Leży. No i znów się spotykamy. Tym razem mam dobre informacje. Możesz zakończyć. Odczaruj. Ta opcja nadal mnie ciekawi. Być może była jakaś mieszanka specjalna, którą można było go nakarmić i wtedy by się go odczarowało. Albo mieszanka, którą po prostu by się go permanentnie zabiło, sam nie wiem. Ale w każdym razie oddajemy mu kieł. Masz, załóż ten naszyjnik. Akurat kłów to mi starczy. Nie mądrzyj się, tylko zakładaj. I co się stanie? Jestem wolny! Wolny! Wreszcie! Jesteś odczarowany, niewolny. Zeżrę liepska zdrożna, olburacze i wołu, osuszę beczkę piwa i hajda w morze, zapomnij już o mnie, to im się kurwa przypomnę, że w Nowigradzie dym zobaczą.
No i to wystarczyło, żeby ukształtować moje zdanie. Nie dopuszczę do tego. Nie pozwolę na to. To po chuj mnie odczarowałeś. Dawaj nagrodę. Żeby cię zabić. Raz na dobre. Zły pomysł. Dziabny Sygroma. No dobra. Wow. Wow. Szybko poszło. Co masz przy sobie? Nic. Niestety nic. Nie dowiemy się, jaki był jego skarb, ani gdzie go odnajdę. Mogę co najwyżej odebrać zadanie u zleceniodawcy. Szkoda. Szkoda, cholera. Ciekawił mnie ten jego skarb. Dajcie znać w komentarzach, czy widzieliście inne zakończenie tej misji. Pójście faktycznie mu na rękę i odzyskanie... odzyskanie... No kurde, Geralt, błagam cię. I odzyskanie nagrody. Medytujemy godzinkę, co by się pozbyć kota. Strasznie mnie ten efekt wkurza poza ciemnymi lokacjami. Szczególnie, że no, nagroda pewnie wcale nie jest gdzieś tutaj w tej okolicy, pewnie jest gdzieś dużo dalej. Polecimy sobie odebrać... Boże, przepraszam za moje gardło dzisiaj, naprawdę. Ja rano niestety brzmię zupełnie inaczej. I w dodatku mam męczącą chrypkę. Okej. Mamy drogowskaz. Bujniemy się raz, dwa. O, nie ma sensu. Dobra, płocia. Tylko płocia. Za blisko jesteśmy. Celu zadania, żeby używać drogowskazów. Nie byłoby to sensowne. Skręcaj, jak ci mówię, skręcaj. Tu w górę drogi i jesteśmy na miejscu. Co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. Nie masz pytań. Masz... No po co mielibyśmy teraz o te rzeczy pytać? Geralt, błagam ciebie. Przychodzę po nagrodę. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morgwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Trzymam cię za słowo. Marketingowiec, kurde, się znalazł. Ty, która obdarzasz miłością. Nienawiścią i... Witaj. O co chodzi? O Morgwarga. Mam jeszcze parę pytań. Nie mam pytań, to jest koniec. Nie... Kurde, jestem troszeczkę zawiedziony, jeśli mam być szczery. Naprawdę liczyłem na to, że... Witaj w świątyni Frey. Jestem Kurisu. W czym mogę ci pomóc? Jesteś nowicjuszką? Bo na kapłankę mi nie wyglądasz. Naprawdę? Masz dobre oko, choć trochę się pomyliłeś. Nie jestem ani kapłanką, ani nowicjuszką. Uciekłam ze statku piratów, byłam ranna. Siostry Astrid i Dalla znalazły mnie nieprzytomną na plaży. Wzięły mnie do świątyni i zajęły się mną. Zawdzięczam im życie. Niezła przygoda. Masz dokąd wrócić? Czy chcesz tu zostać? Mam brata na Art Skellig. Pewnie mnie szuka i odchodzi od zmysłów. Kiedy całkiem wydobrzeje, znajdę jakiś drakar i wrócę do domu. Okej. Bywaj. Taka po prostu wpleciona historyjka. Być może jej brata da się odnaleźć i poinformować. To by było ciekawe. W każdym razie... jestem trochę zawiedziony tym, jak skończył się ten quest, ponieważ... No cóż, najfajniejszą nagrodą było to, co znaleźliśmy pod kluczem w tej haciendzie, tak? Tam były ciekawe przedmioty, ciekawe schematy. Ale nie dostaliśmy najważniejszego skarbu, czyli tego, który należał faktycznie do Morgwarga. No trudno, dobra. W każdym razie, na tym kończy się nasze dzisiejsze zadanie. Czekam na wasze informacje w komentarzach, jakim zadaniem mamy się zająć jako kolejnym. I faktycznie liczyłbym na to, że będziecie dawać mi te zadania
w takiej kolejności od najważniejszych i najciekawszych, nie? W momencie, jak gdyby, kiedy dojdziemy już do takich średnio interesujących, to po prostu odpuścimy sobie zadania poboczne. Dobra, na dziś to wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, 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 pa.